smakkujaw.pl, przysmak kujawski. Przygotujemy dzisiaj rarytas kujawski, który będzie się składał z placuszków selerowo-ziemniaczanych i podamy to surówką selera z dodatkiem bakalii. Do placków selerowo-ziemniaczanych będziemy potrzebowali, tutaj mamy takie dwa duże ziemniaki i podobną porcję selera. Będzie potrzebna również jedna cebula. My już mamy tutaj drobno posiekaną, można to zrobić na tarce, ale my wcześniej posiekaliśmy na taką drobniutką kosteczkę. Będzie potrzebne jedno jajko, oczywiście sól, pieprz świeżo zmielony, kolorowy do doprawienia naszych placków, także trzy ząbki czosnku, które za moment posiekamy. Będzie potrzebna również mąka, ale no 2-4 łyżki w zależności od konsystencji ciasta. Zaczynamy od starcia ziemniaków, a robimy to na drobnych oczkach tarki. Kończymy ucierać ziemniaki i zaraz zabierzemy się za selera. Ucieramy na grubych oczkach tarki seler. O, tu już nam idzie troszeczkę szybciej. Mamy już starte ziemniaki i seler. Kończymy siekać czosnek i zaraz zaczniemy dodawać cebulkę, czosnek i przyprawy do ziemniaków i selera. Wrzucamy czosnek, wrzucamy cebulkę, pieprz i dwie szczypty soli. Teraz to wszystko przemieszamy. Teraz wszystko jeszcze raz dokładnie wymieszamy. Widzimy, że nie mamy tu dużo wody. Nie odsączaliśmy ani ziemniaków, ani selera, więc myślę, że taka czubata łyżka w zupełności wystarczy. Wsypujemy mąkę. Wsypujemy mąkę, aby związała wszystkie poszczególne składniki naszych placków. Przemieszamy i za moment będziemy smażyć pyszne, selerowo-ziemniaczane placuszki. Olej mamy rozgrzany. Zaczynamy smażyć nasze placuszki. Nasze placuszki już nam się ładnie rumienią. Widzimy tutaj z boku, że nabierają takiego złotawego koloru, więc czas, żeby przerzucić je na drugą stronę. O, już jest piękny, złoty placuszek i przekładamy kolejny. O, i ostatni. I teraz podpieczemy jeszcze 3-4 minutki z drugiej strony. Nasze placuszki mamy już pięknie upieczone, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Przekładamy na talerz i bierzemy się za pieczenie kolejnej porcji. O. Mamy już upieczone placuszki. Nakładamy teraz porcję suróweczki z selera, jabłuszka z bakaliami. Kładziemy cząstkę orzecha. Dodajemy listek natki pietruszki i danie mamy gotowe. A zatem życzymy smacznego.